No wychodź z tego ziela. O ja pierdziele. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich ponownie na moim kanale Rzeki Podlasia. Na kolejnej, mam nadzieję, ciekawej i udanej wyprawie. Rzeka Narew, poniżej parku. Będę łowił na tantę, na gumki, na płytki w ocie, na woblerki. Czyli podobnie jak ostatnim razem. Udało mi się ostatnim razem trochę fajnych rybek złowić. Kilka fajnych zeszło. No to taka pogoda jak dzisiaj, nie ma siły, żebym odpuścił. Przyjechałem i mam zamiar pływać do wieczora. Sporo fajnych miejscówek mam do obłowienia. O takie brzegi po drugiej stronie, przy samym brzegu, przy samych zielach. Idealne miejsca do szukania drapieżników. Także dwa spinningi na pontonie. Płynę w górę z 1,5 km. Może trochę dalej, zobaczymy. No i mam nadzieję, że dzisiaj coś się zadzieje. Widziałem kilka razy, coś fajnie chlapnęło, coś pogoniło. Coś się dzieje w tej rzece. Może uda się złowić jakąś fajną rybkę. Pogoda idealna. Zachmurzenie całkowite. Wiaterek minimalny. W miarę ciepło. Jeśli chodzi o warunki wędkarskie, to dla mnie może być tak cały czas. Dobra, nie przedłużam. Wskakujemy na pokład, odpalamy silnik i grzejemy w górę rzeki. Tak jak mówiłem, około 2 km. Do usłyszenia. Witam ponownie. No, doturlałem się na pierwszą miejscówkę. Nie za głęboko. Metr, metr 10. Przy brzegu woda prawie stoi. Dawno nie łowiłem, o, na taką tantę. Duża tanta na czeburaszce wolframowej 3 gramy. I dzisiaj, przez to, że dawno na nią nie łowiłem, to na pierwszy ogień taka pójdzie duża czarna tanta. A co na nią się skusi, to się zaraz okaże. Trzymajcie kciuki. Pierwszy rzut kontrolny. I jak zwykle zobaczymy, co dzisiaj przyniesie dzień.
Jest pierwsze branie. I co tutaj się pewnie szczupak nieduży. Nie, chyba okoń. Fajny okoń. No, pierwsza ryba. Ma dużą tantę. I fajny okoniasty się trafił. Ile kolego masz? Równo 23. No czego? Jest. Taki mam zamiar właśnie dzisiaj, ta większa tanta. Bo druga sprawa, duży haczyk tutaj do niej założyłem. Mogły być jakieś szczupaczki. Nie chciałbym stracić. Przez to, że będzie mała przynęta. W końcu to mamy jesień już. Jest, jest okoń. Fajny okoń na woblerka. Chodź tutaj. Zmierzymy cię i wypuścimy kolego. Się wierci. No co, 21 centymetrów.
talerzu na takiego małego woblerka od kolegi Wila, Łukasza Wila. Sporo już fajnych rybek na te woblerki złowiłem. Jest to konek na woblerka. Taki przyjemniaczek. Kolejny aktor do mojego nowego filmu. Jest, ale ładnie, ładne branie było, niedaleko pontonu, to chyba będzie szczupak. O ile mi się nie wypnie, ale duża przynęta, duży haczyk, nie powinien, w końcu jakaś większa rybka. Gdzie mi tutaj pod ponton chciał wleść? Wymiar? Może przy dobrych wiatrach. Może i będzie wymiar. Mam już go. O dobra, na szczęście. Lekko zapięty. Chodź tu, szybko ci odpiąć kolego, zmierzyć, pokazać do wody. A czy będzie wymiar, to zaraz zobaczymy. No pewnie, że jest. Równo mamy 51. Jest szczupaczek. 51 cm, o taki wymiarowy, fajny. Znowu na kopytko. Na czarne kopytko. Ale tutaj to już chyba pozamytane. Nie ma czego. Płynę z 10-15 metrów niżej, cały czas ta sama stała głębokość, metr, metr 20, 90 cm. No i na takiej wodzie, jak widać, są jakieś tam brania. O, tutaj sobie przykleję się do brzegu. I co? Kilka rzutów trzeba oddać.
Jest. O koń, ale pewnie nie za duży. Tak. Taki okonek przy samym brzegu, na kopytko czarne uderzył. Chyba dzisiaj z tym kopytkiem zostanę, nie wiem jeszcze, ale chyba zostanę do końca dnia. Może gdzieś na płytkiej wodzie jeszcze trochę woblerkiem porzucam. Patrzę, że są ubrania na te kopytko. Nie ma co kombinować. Jest. Wcześniej puknął, ale się nie wciął w tym samym miejscu, więc zakładam, że to jest ta sama rybka i może być fajny okoń. Okoń czy szczupak? Szczupak nieduży. No jest nieduży szczupaczek. Chodź tu, szybko cię uwolnię, kolego. Już popłynął. My też płyniemy. O, tutaj za te trzciny, co tak nad wodą zwisają. Bardzo fajne miejsce. Spokojna woda, gdzie te drapieżniki mają lepiej mieć, jak nie właśnie w takich miejscach. Ależ branie jest. Ależ branie było. Szczupak. Kolejny. Ale nie będzie miał wymiaru. Ale za to jakie branie było. Zaplątał w te krzaczory, stoją w tych zielskach. No taki, nie będę mierzył, bo może około 40, to wszystko, nie więcej. Stoją w tych zgniłych trawach. Szkoda, że nie większe.
ale na pewno są. Są też i większe tutaj. Jak zwykle. Nie ma czego tutaj szukać. Kawałek niżej. Trzeci szczupak dzisiaj. Jest. Ale pociągnął. Czyżby? Szczupak. Ale nieduży pewnie. Tylko że ciągnę z zielskiem. Co tutaj się mi uczepiło? Szczupak. Kolejny nieduży szczupak. I jeszcze zaczepiony. O, gdzie? Z boku. Jak on się tu zaczepił? Nie trafił w przynętę i dostał w skrzela hakiem. Jest, ale branie piękne było. Jest kolejny szczupak. O ile się nie wypnie, powinien być wymiar. Chodzi ładnie. O ile mi się nie wypnie. No, ten tu ładny. Ten tu ładny. O ile go wyjmę. Jest. Jest drugi. Drugi wymiar. Spokojnie, kolego, spokojnie. Muszę ci teraz. Tak mi się wydaje, że będzie wymiar. Jakoś teraz ten haczyk mu wyjąć. Przy samym brzegu. A ile kumpel ma? Nie no, ma 51. Czyli jest jakiś taki chudy. Ale wymiar jest. Okej. Już w wodzie. 1,20 m wody, głębokość. Przy samiutkim brzegu rzuciłem może pół metra od brzegu. No i druga wymiarowa rybka się zameldowała. Płyniemy dalej. Mamy jeszcze trochę czasu.
jest. Powtórzył. O, ten będzie fajny. O ile uda mi się go wyjąć. No wychodź z tego ziela. O ja pierdziele. Uuu, panowie. Patrzcie. Odgryz razem z przyponem. Ładny musiał być. Miałem przypon gdzieś około 20 cm. Plus gumka 6 cm. I musiał to wszystko łyknąć. Przeciął. Ojejku, ręce mi się trzęsą. Ajajajajaj, ale szkoda. No cóż, za krótki przypon. Za krótki przypon. Ale zawsze takie robiłem, no. Kto by się spodziewał, że tak łyknie głęboko. Dobra, mam jeszcze trochę czasu. Zwiążę nowy. Jeszcze z godzinkę porzucam. Uff, szkoda. No i moi drodzy, tym dużym szczupłakiem zerwanym będę kończył te wędkowanie. Wielka szkoda, tym bardziej, że odgryzł mi gumkę z hakiem i zostanie w pysku u niego. Może jakoś się pozbędzie tej przynęty. No szkoda, żebym miał dłuższy przypon. Mogłoby to się skończyć inaczej, ale wyszło jak wyszło. Cóż mogę powiedzieć, kolejny jesienny wyjazd udany, nawet bardzo udany. Jadę, zmontuję z tego oczywiście jakiś filmik. Z góry zapraszam wszystkich do oglądania. I jak zwykle, jeśli komuś się spodoba, to do subików zachęcam, subikami się nakręcam. Dzięki subikom mam ochotę właśnie przyjeżdżać w takie miejsce jak te i szukać tych fajnych ryb. Jednak w tej rzece, w rzece Narew, co by nie było, czasami się trafiają fajne rodzynki. Szkoda, no chociaż żebym mógł go zobaczyć, ale nawet nie dało mi zobaczyć tej ryby. Może następnym razem, także płynę już do samochodu. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji i oczywiście do usłyszenia na kolejnej wyprawie. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Może w końcu się zmobilizuję i wyskoczę na Tułbiebrze. No ale widząc jakie tutaj można zrobić efekty, wyniki. O, i tam się fajnie coś właśnie na koniec chlapnęło. Widząc jakie tutaj można zrobić wyniki, to nie za bardzo mi na Tułbiebrze się chce jechać, ale pewnie zmobilizuję się i pojadę. Może następnym razem. To tyle. Do usłyszenia. Na razie. Hej.